In the night you wake me up when the sun goes down. Feelings right you wake me up when the sun goes down. Hejo, z tej strony Newka i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią filmu, gdzie będę Wam polecać kolejne, że tak powiem, profile widzów. Więc tak, ostatnio bardzo Wam się spodobała ta seria, propsowaliście ją, więc postanowiłam, że w nowym roku trzeba znowu pokazać Wam nowe osoby. Przed chwilą na swoim Insta Stories poprosiłam Was, abyście zgłaszali się ze swoimi profilami i wybrałam 7 profili, na początku mniejszych, z mniejszą ilością, że tak powiem, obserwujących, bo myślę, że te kanały trzeba najbardziej, że tak powiem, teraz wspierać. No i warunkiem tego, aby te części kolejne się pojawiały, jest to, żebyście po prostu szli do tych ludzi i ich tam obserwowali, zostawiali im serduszka i tak dalej, bo myślę, że będzie naprawdę warto, bo zaraz Wam pokażę właśnie parę ciekawych profili. Pierwszą osobą, którą Wam polecę, będzie Ania, Bad Medicine. Mam nadzieję, że nie będę przekręcać tutaj ników. Zaraz ją zaobserwuję, ale to dopiero po tym, jak film wyjdzie, aby się nie zdradzać, że ja tutaj jestem. No i powiem Wam tak, tutaj mamy dziewczynę piekielnie zdolną, naprawdę jest tutaj tylko 9 prac, aczkolwiek zobaczcie, jak one super wyglądają, naprawdę dziewczyna wie, co robi. Oj, pięknie się zaczyna, nie mogę się doczekać, aż skończy. No faktycznie oczy wyglądają przebosko, tutaj tak samo, naprawdę, jeżeli lubicie realistyczne rysunki, to jak najbardziej mogę ten profil polecić. Wow, naprawdę super, jestem pod ogromnym wrażeniem, tym bardziej, że zobaczcie, że te portrety nie są jakieś tam łatwe, gładkie panny z Instagrama, tylko tu są, wiecie, widzicie faceci, naprawdę ciężkie tematy, więc jak najbardziej polecam i mam nadzieję, że Twoje konto się jakoś prędko rozwinie i będziesz tworzyć i tworzyć. Kolejnym profilem jest Barcel Rysuje i tutaj znajdziecie przeróżne, że tak powiem, style, bo jest i coś realistycznego, są komiksowe ilustracje, ogólnie jest naprawdę bardzo fajnie, pozytywnie, naprawdę niektóre ilustracje to po prostu sama gęba się do nich cieszy. Jeżeli podobają Wam się takie może bardziej komiksowe rzeczy, to myślę, że znajdziecie tutaj jak najbardziej coś dla siebie. Zobaczcie, tą zebrę jest po prostu przeboska, ale jakieś takie realistyczne rysunki tutaj też uraczymy u Pauli. Tak, Paula, chodźmy do góry, tak, to jest u Pauli wszystko, więc tak, jakiś fajny Fleming, o jakie piękne piórko, o jakie cudne, pięknie to wygląda. Dodatkowo, o zobaczcie, no super prace. Naprawdę cieszę się, że robię tą serię, bo mam nadzieję, że Wy będziecie mogli poznać naprawdę osoby, które bardzo fajnie i ładnie rysują. Tutaj już widzę, kiedy serduszko zostawiłam, no zresztą zobaczcie, jak to pięknie wygląda, nie wiem, czy sama bym dała radę tak narysować. Mam nadzieję, że po prostu te Wasze konta będą się rozrastać, bo wiem, że Instagram jest niestety fikuśny I ucina te zasięgi, więc mam nadzieję, że ta moja seria chociaż trochę pomoże. No zobaczcie tą pandzię, po prostu pandzia skradła moje serce. I ta niewinna taka mina, cudna jest ta pandziucha. A teraz przechodzimy do kolejnego profilu. I tutaj również z góry przepraszam, jeśli źle wymówię nick. Furia, jakoś tak... Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, więc bardzo, bardzo Cię przepraszam. Aczkolwiek zobaczcie na tę pracę, po prostu wow. Ach, no coś pięknego. W ogóle ogólnie kolory prac tak niesamowicie mi się podobają. Są jakieś takie magiczne, utrzymane w jakimś takim naprawdę mrocznym, ale takim mistycznym klimacie. Oj, strasznie mi się to podoba. Powiem Wam, taki obraz to ja bym chciała mieć na ścianie w pracowni. No jest po prostu przepiękny.
i mówcie co chcecie. Dla mnie to jest naprawdę mistrzostwo. Tutaj widzę, że to jest digital, a wygląda co najmniej jakby jakimiś akrylami na płótnie był malowany. Naprawdę to jest coś dla mnie wspaniałego. Ale i dla fanów akwareli coś się znajdzie. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to jest naprawdę mega inspirujący profil i aż żałuję, że do tej pory nie wlazłam tutaj, nie zobaczyłam tych pięknych prac. Naprawdę, o kurczę, to jest coś, to jest naprawdę coś. Przepraszam, że tak milczę, ale oglądam i po prostu brakuje słów, bo wyglądają te prace po prostu wow. Naprawdę nie mogę się nadziwić. Mam nadzieję, że odwiedzicie ten profil. Naprawdę zostawcie tam mnóstwo miłości, bo na to zasługuje. Ach, czekam na kolejne prace i już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę obserwować już tak na legalu. Na razie nie chcę, bo po prostu wiem, że może to będzie jakiś wyznacznik, że akurat ten profil wybrałam. Także ja zostawiam może serduszek po filmie. Kolejnym profilem jest kingaw.art i tutaj zaczynamy już w pięknych, tropikalnych klimatach. Ja ostatnio też zrobiłam taką ciepłą pracę, naprawdę bardzo fajnie się w zimę coś takiego maluje. No i u Kingi uświadczymy głównie rzeczy realistyczne, ale nie tylko. Tutaj mamy elementy realistyczne połączone z jakimiś takimi różnymi elementami. Bardzo fajnie to wygląda. Ja bardzo lubię takie połączenie. Mam nadzieję, że może kiedyś też coś takiego uda mi się narysować. O, zobaczcie, to jest dokładnie ten sam ptak, który będę też chciała narysować, więc od razu mi się rzucił w oczy. Tutaj Kinga różnych rzeczy próbuje, jakiś shopping. Dodatkowo tukany, ptaki, ogólnie chyba ptaki są ulubionym motywem, bo widzę jest tu ich dużo. Dodatkowo kwiaty, dodatkowo portrety. Myślę, że naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mam nadzieję, Kinga, że będziesz dalej szła w tym kierunku, bo już jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i tylko pozostało mi życzyć, aby twój piękny profil się rozrastał i rósł w siłę. I tutaj nie mogłabym Wam nie polecić Let Me Draw You. To jest naprawdę rewelacyjny profil. Łączy ze sobą przeróżne, że tak powiem, nurty, przeróżne media. Alicja jest niesamowicie kreatywna po prostu. Tworzy tak wspaniałe rzeczy. No zobaczcie, w tym to już jestem po prostu zakochana od wczoraj i nie mogę przestać na to patrzeć po prostu. Jak patrzę, choć w oryginale miał nas ten obraz jakby przerazić, może w ten deseń, to ja patrzę na ten obraz i po prostu nie mogę przestać się do niego uśmiechać. Jest naprawdę, naprawdę boski. Dodatkowo zobaczcie, jak wiele różnych rzeczy Alicja tworzy. Fenki, naprawdę przesłodkie zwierzaki, aż po postacie z Harry'ego Pottera. Chomiczek, no po prostu ryś. Zobaczcie, ten profil jest pełen cudnych zwierząt, później pomiksowanych w humorystyczny sposób. Po prostu ja jestem oczarowana. Naprawdę uwielbiam, Alicja, twoją twórczość i mam nadzieję, że jak najwięcej osób dzięki temu filmowi do ciebie trafi, bo naprawdę warto. Jak oglądam twoje prace, to się po prostu rozkoszuję. To jest miód na moje oczy. Naprawdę pięknie tworzysz i mam nadzieję, że tylko będzie lepiej, lepiej i coraz lepiej. Mam nadzieję, że bardzo szybko rozwiniesz skrzydła i jak najwięcej osób cię zacznie obserwować. Dobrze, kolejnym profilem będzie profil bardzo młodej osoby, ma tylko 12 lat, Juja Trzyna, będziemy dalej mówić Juja, abym sobie języka nie złamała. I zobaczcie, pierwsza praca jest to postać Neko, aczkolwiek narysowana w stylu Juja i naprawdę nie mogę się nadziwić, wygląda to przepięknie.
awesome, normalnie wspaniale. Nie mogę się oderwać od tej postaci. Wygląda naprawdę przeuroczo. Sama będę się musiała też zabrać za narysowanie jej tak nawiasem. No ale przejdźmy teraz do kolejnych prac. Zobaczcie, jakie słodkie ilustracje tworzy Yuya i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, bo ja w jej wieku to w ogóle nie rysowałam kompletnie nic. Masakra. A tutaj już jest naprawdę pełna, piękna ilustracja. Jestem pod wrażeniem. Dodatkowo są tutaj i jakieś świąteczne ilustracje, widzicie klimaty świąt, o zobaczcie jakie piękne, no przepiękne. Myślę, że tutaj jest naprawdę ogromny potencjał i jeżeli będziesz tylko chciała, to naprawdę za parę lat to będziesz wymiatać totalnie i tego ja Ci osobiście życzę. Jeszcze zobaczmy na Twój progres, jest po prostu niesamowity w 2 lata, to jest niebo a ziemia, nie mogę się nadziwić, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. I mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. No i ostatnim profilem na dzisiaj będzie profil Narysowana 95. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że to są zupełnie moje klimaty. To są rysunki zwierząt. Przepiękne zresztą. Zobaczcie, malunki, rysunki, bo tutaj widzę, są w ręku i akryle, ale też niżej widziałam cienkopisy, więc są różne style. Akryle bądź oleje, zaraz zobaczymy. Nie, akryle, to dobrze mówiłam. Dodatkowo, jeżeli mówicie nie samymi pracami człowiek żyje, to macie przepiękne fotografie zwierząt, ale i takie bardzo na luzie, więc jeżeli jesteście zwolennikami, to naprawdę Wam polecam. A za to zdjęcie szanuję, to jest zdjęcie, no dosłownie obraz mojej duszy. Mgła, las, jesień, no to jest po prostu ideał. Dodatkowo naprawdę tutaj widać ogromną pasję i miłość do natury, po prostu tętni w tym profilu, to wszystko wybrzmiewa, to widać po prostu, zobaczcie na to zdjęcie, no po prostu jest idealne, nie wiem co można by było tutaj zrobić lepiej, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, zaraz tutaj zostawię 1 000 000 serduszek, no może nie tak zaraz, ale zaraz po premierze filmu. Jestem naprawdę oczarowana profilem. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba. No, to jest po prostu coś niesamowitego. No, naprawdę, błagam, twórz więcej i pokazuj nam takie cudowności, bo nie mogę po prostu uwierzyć. O, jakie to jest przepiękne. O jejku, jakbym miała do końca życia oglądać jakieś ilustracje, to chciałabym, żeby to były właśnie takie ilustracje i ja bym była zupełnie spełniona, aż po prostu słów brakuje na to, co tutaj się wyrabia. Jesteś wspaniała i myślę, że jeżeli będziesz publikowała takie wspaniałe rzeczy, to szybko osiągniesz instagramowy sukces. No i to tyle chyba dzisiaj ode mnie. Żegnam się z Wami szczerym uśmiechem, bo daje mi to niesamowicie wiele radości, że mogę Wam jakoś pomóc. I naprawdę proszę, wszyscy, którzy macie Instagram i któryś profil Wam się spodobał, a najlepiej wszystkie, po prostu odwiedźcie, zostawcie im serduszka. To jest niesamowicie miłe. Mam nadzieję, że ta seria dalej będzie trwać, że będę pokazywać Wam coraz to więcej świetnych profili, bo to nie jest tak, że te profile, które dzisiaj nie zostały pokazane, one nie są świetne, są świetne, tylko że w godzinę zgłosiło się ponad 60 osób, po prostu nie jest to fizycznie możliwe, abym wszystkie osoby Wam mogła naraz pokazać, więc będziemy sobie dawkować to szczęście. Zostawcie kciuka pod tym filmem, komentarz, czy Wam się podoba taki format, będzie mi miło jak zwykle, no i trzymajcie się już do następnego razu. Pa, pa!